Dramat, Grzegorz się przygotowuje po prostu. Dramat, miliony notatek. 400 ksiąg po prostu, proszę. Proszę i mistrzu Grzegorzu, tu już streamy poustawiane. Się dzieje. Także pięknie ozdobione, rewelacja, chyba Insta friendly normalnie za zdjęć porobię. Bardzo dobrze. No. Grzegorz, ja się śmieję, zarzuci worek jutowy i wygląda. Po prostu, no. To się nazywa. A ja bym nastawiała różyczków, sryczków, nic nie działa. Działa. Trochę działa. Oczywiście, no. Trochę. No. Także mamy wszystko na zielono, zielona, żółta świeca, sznureczki, żółte, zielone. Czat? A zaraz ten, zaraz garnę. Dobra, poczekaj. No, bo my z Grzegorzem kochamy te same tak, karty. Kochamy, tak. Art Nouveau Tarot. Tak, robimy unboxing. Ja tu się boję uszkodzić gdzieś tutaj. Ale o, coś już jest, dobra. Nożyczki są po prostu zacne do unboxingu. Będziemy się... Tak. Aha, jest. Perspektywę zyskałem, żeby trochę Grzesia było widać. Ręce się często, oczywiście, jak zawsze. Bo przy kartach, nie? Przy kartach, to tak. To ale wreszcie były, bo był czas, że ich nie było. Wow, tak. Już oddaję. O, dziękuję. To, ty masz kosz gdzieś tam. Open tak, box. Już je czuć. A, jeszcze w środku nie ma. Będą. Jeszcze nie ma, ale już wiem, że są boskie. Są piękne, złote, są piękne, złote i wyraźne. Wyraźne, dokładnie. Karty są sztywniutkie, papier jest genialny, świeci się i błyszczy, to już po mojemu. No. O, proszę. Książeczka, jak to książeczka, to jak zawsze. Jest fajne, że jest dodatkowa karta, można tak, do księgi, to jest reklama w sumie. Tak. I na pierwszych masz też dodatkową. I na pierwszym, już patrzamy o, sobie. Tu masz taką do księgi, nie, zawsze no, można. Zobaczcie, jest po prostu obłęd, piękne są. To do księgi na pewno pójdzie. No. I karty. Milusie, piękne tyły. Fajne, bo są takie druidzkie trochę. Ale są bardzo no, sztywne. Czekamy na recenzję na kanale Grzegorz Jasno z sieczką. Tak jest, niesieczko. Niesieczko. Niesieczko, niesieczko. No wy dwa zobaczcie te turkusy i gwiazdy i w ogóle sfinksy i po prostu. Piękne są. Piękne są. Niesieczką. Niesieczko. O to tak w przerwie między kursem. Tak, piękny. Tarot art. Nowo, tarot. Piękny. No i słońce. Słońce w słońcu. Błysk, blask. I diamond. Cudowny, dziękuję bardzo. Kiedy próbujemy odkryć swoje wcześniejsze pochodzenie, swoje jakby wcześniejsze życie, jak najbardziej. Tak. Wrócić na kwestię nowo sporowe też, jak najbardziej, ale jednym z najlepszych był na... A kot pierwszy przy kamerze. Pierwszy. Chciałam zrobić wam wróżkę, dostałam, to pokazywać wam co mam. Bo chciałam już użyć sobie tego ślicznego świecznika. Mamy z jakiegoś kwiatka. Sól? Chyba tak. Do kąpieli. Trzy długopisy Bika. Bik ma bardzo fajne długopisy, a te mają ładne kolorki. Skrzat pracuś, którego sobie postawię przy biurku, co by pracy pilnował. Znowu mamy markery Bika, z tym, że mamy srebrny i złoty. To zawsze się bardzo przydaje. Znowu sól do kąpieli i maseczki. Ciu! Taka prawda. Prawda? Nie za dobrze ci tu? To tak. I znowu sól do kąpieli. I trzy śliczne washi tejpki. I będę miała jednorożce na pieszczonki i biżuterię. Zaraz sobie postawię przy tym. I zestaw naklejków. I jeszcze banda ołówków z jednorożcami, tynczą i wszystkimi innymi sprawami. I piękna kwiatecki. I piękne wróżeczki. O, i bardzo ładne literki srebrne. To na czarnym będzie dobrze wyglądało. A czarny projekt się u mnie zadziewa, więc akurat. To z takich rzeczy, słuchajcie, bym powiedziała papiernicze pas mantryjnych. Rewelacja, to muszę wywieźć do domu, bo tam mam wannę. Słuchajcie, wszystko swoje sensy ma. To zaraz będę ustawiała
sobie na ołtarzyku. No i od drugiej osoby dostałam dwa kaszkiety. Jeden taki, o, proszę bardzo, taki. Drugi taki. Śliczny. Dwie chustki, w sumie takie same, ale ślicznie wyglądają. O, proszę bardzo. Jak się je złączy, to będą taką dużą chustką. Także fajnie. Bambosze z pentagramem, konieczna konieczność. I bardzo ciepły, bo z misiem pod spodem, proszę. Takim futrzakowym. Komin, rewelacja. Bardzo mi się, Woolworth. Wool, o, jeszcze wyłniany. To cieplutki. Także takie rzeczy z wróżka dostałam. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Grzegorz nam tłumaczy przed nagrywkami. Topinambur. Topinambur. Słonecznik? Tak, słonecznik bułgarski. A czemu? Wygląda trochę jak imbir, prawda? Topinambur był przed wojną bardzo, bardzo znany w Polsce. To jest polskie warzywo. No, roślina, warzywo, niech będzie. Bo część podziemna to można powiedzieć jako warzywo. Je się go jak ziemniaki. Można go też zetrzeć na tatce jak rzodkiew, bo można na surowo. Bażanty bardzo lubią po zimie na przykład, tak? Bo jak jest, to wtedy one sobie wykopują. Jaki jest plus topinambura? Topinambur przede wszystkim ma więcej magnezu i potasu niż ziemniaki. I tak ziemniaki po ugotowaniu mają wysoki indeks glikemiczny, pomimo tego, że jeżeli nie stosujemy ich z sosem czy z czymś innym, to dietetycy niektórzy mówią, że okej, można, ale ostrożnie, bo wysoki indeks glikemiczny, tak topinambur po ugotowaniu tego indeksu nie ma wysokiego, czy więc jest smakuje? Jeszcze bardziej dietetyczny. Smakuje, na surowo jest lekko cytrynowy, jak trawa cytrynowa, ale mniej, nie aż tak mocno. Jak po ugotowaniu to jest bardziej podobny do czerwonych ziemniaków, do... Czerwone ziemniaki, bataty. Bataty, no lubimy. Właśnie, czyli są łagodniejsze. Dobre. I są delikatne. No i się gotuje o wiele krócej, bo można do 15 minut ze skórką albo bez. Jak jest taki świeżutki, to można też go wyszorować tak jak młode ziemniaki i z całością. Zapomniane warzywo, ale Polska królowała w tym. Po wojnie to ziemniaki, ziemniaki, bo wiadomo, Amerykanie, ziemniaki, stonka, te sprawy. A teraz to topinambur jest strasznie taki, jak ja to mówię, celebrycki. Sałatka, surówka z topinambura w Warszawie, osobiście sam widziałem, podana na sałacie, kosztowała 45 zł. A topinambur nie jest drogim warzywem. I tak mnie wczoraj olśniło na ryneczku przy zakupach, bo kilogram kosztuje 5 zł. No to, to można sobie pozwolić. Można sobie pozwolić. Ta. Młode ziemniaki kosztują po 6, po 7 zł czasami. I naprawdę tak, to jest to. To wygląda jak jakiś... Jak imbir. Mandragorka. Ale tutaj mam mandragorę, słuchajcie. No po prostu, no jak nic, mamy mandragorkę z dzieckiem, jeszcze wiecie, tutaj może nosek. Łapki. No. I jeszcze mam brzuszek taki pękaty. No mandragorka po prostu. Taki fajny. Super właśnie. Także no tak właśnie planuję dzisiaj. I będzie jeszcze. Zrobimy hurtem, to zrobimy. Tyle mówiłem wam o śledziu w czekoladzie. I dzisiaj będzie śledź w czekoladzie. Dobrze. Na śmietanie bitej z cytryną i z płatkami kokosowymi. Także będzie fajnie. No a potem będą inne. To znaczy chcę zrobić. Gołąbki wegetariańskie. O, gołąbki. Bardzo słusznie. Będą gołąbki, ale wegetariańskie. Ale z dodatkiem takim wegetariańskim, tak? W sosie tradycyjnym, ale będą pieczone pomidory.
I będzie do tego dwie opcje. Bułeczki cebulowe, czyli wegetariańskie, albo drugie będą bułeczki z dojrzewającą szynką, czyli dodatek niewegetariański. No to będzie robimy. No a na koniec będzie jeszcze pstrąg podany z surówką sułtańską. Czyli wyjeżdżamy o 22. Tak. Jak najbardziej. No już, tak, dobra. Zawsze wygląda, że Grzesiu nam ładnie zawsze opowiada. Tak, wszystko wiemy. A potem się samo gotuje, no po prostu. A tak. Później to ląduje w brzuchu. Tak. Tak. No to ty więcej nie pamiętam. Zobaczymy w trakcie. Odejdź synu w pokoju. Odejdź synu w pokoju. Noże ci i patela. Plecy. Wszystkie topinambury. Topinambury, tak jest, dobrze. Przekładamy pięknie. Będzie obłędna. I pamiętajcie, na tym samym tłuszczu, bo smaki chcę, aby się ładnie połączyły i przeszły z sobą. Oni tam gotują, a ja tutaj pracuję trochę. Chciałam się przywitać tak on face. Na schodach. No już aparat łapie ostrość jak chce. Zapachy. Przepyszne. Dzisiaj operator ma śliniotok. Dzisiaj operator z śliną po kolana. A ja obrabiam trochę vlogi. I różne inne takie rzeczy. Staram się robić w międzyczasie. Ja idę, bo się księga będzie zadziewała. To mi się w ogóle podoba. No. To jest morze płowa, to jest to samo. Tak, tylko że jest trochę wypowiałe, ten sam wzór. To było na skórze bardziej miękkiej i dlatego się rozeszło. To jest na twardszej, bardziej utrwalone. To mi się podoba. To są kawałki tylko, takie kawałki małe. Ale tego jest najwięcej i to może być po tej stronie ładnie. Albo po tej. No bo to jest typowa zamszowa strona, a to jest licowa z takimi maziajami. Więc jak dasz Grześkowi, no to nie wiem, albo może ci nawet to z tym wystawić. Z tym, nie? Też mi się to ten, a ewentualnie, chyba mi się z tym podoba. Tak. I ewentualnie gdzieś będzie miał jakieś nawet kawałki, to jakaś, może gdzieś. Jak jest mało, a tego dużo. Znaczy, tego jest na dwie strony, ale on to musi pociąć, przyciąć, no bo fajnie wykorzystuje te naturalne takie wyjścia, odejścia, że tak powiem. To mi się podobało to trochę lamparcie. Tak. To tak, niekoniecznie, ten, bo mniej lamparcie, sensie. Chociaż no ten, właśnie. No nie, no może nie na księgę. Nie. Ale to mi się bardzo dobra, podoba. Czyli ten no, dokładnie tak. Niech pracuje. Wszystko wiem. Grzegorz nakłada śledzi, bo właśnie są śledzie robione. O, ja już spróbowałam, a wyglądają pięknie po prostu. I Dorota jest zachwycona, bo ja jestem mało śledziowa i to jest po prostu dobre. Aczkolwiek ja to tak, no, na ząb spróbować tak. I tyle, jeżeli chodzi o śledzie generalnie. W ogóle i tak, że ja się ostatnio do ryb przełamałam, to cuda, wianki na kiju. Proszę bardzo, jakie tutaj piękności. No, a Dorota... Dorota jest cała upyszniona, że tak powiem. Tak, Dorota czeka na... Tak, z dokładeczką. Jedziemy z dokładeczką. Jaki śliczny jest. Dokładeczka. Czekaj, bo się nie fokusuje. O, proszę bardzo. Dzięki. I tu będzie do klatka. Proszę bardzo. Dokładeczka. Smacznego. Dorota dzisiaj w raju. Ha! Śledziałem. Pokażę wam coś. Człowiek na chwilkę wyjmie gitarę, na sekundę. Na po prostu sekundeczkę. I właśnie w ten sposób kotek się urządza. W ogóle bez reakcji. Kompletnie. Wczoraj u sąsiadów była impreza urodzinowa. I dostałyśmy w prezenciku takie małe podziękowanie za parkowanie i za różne tamtego. Torcik. Będziemy miały na deser. Dziękujemy. Słuchajcie, lodówka. Uwaga. Fokusuj się. Mamy ogóra i mamy torta. Zimnego z samochodem. Za zacne parkowanie we wszystkich możliwych miejscach. Przeżyliśmy, ale mam torta. Niebieskiego. I małe szoguny chyba samochód wycięły. To była ozdoba tortu. A dzisiaj na obiad
gołąbki z ziemniakami w środku, bo dostałyśmy to, co Grzegorz robił. O, paruje mi aparat. Także tak to będzie. My tym razem sprawdzamy jeszcze inne dania. Dzisiaj będzie gulasz i ja kopytki. Niektórzy ziemniaki. Odstępstwo od normy. Także tak. Dla mnie jest gorówka, bo ja na diecie. Jasne. I ten błękitny... Tak. A my mamy dostawę jajcy. Dostawa jajcy jest po prostu przecudna. Grzegorz przytargał. Jeszcze, tak. Słuchajcie, jeszcze ciepłe. Naprawdę. Można i to nie jest śmieszne. Ceramoterapia. Ceramoterapia może być, ale powiem wam, że bardzo ładnie wygląda. Wielkie te jajce. Mhm. Pod no takie, herbatki tak, mogą być. No, idealnie. Do pod ciastki na schudnięcie. Tak, oczywiście. O. Woda, herbaty. Super. Teraz jeden wybiorę. Tak. Dorota po prostu. Jestem w ogóle... To nie mówiłam. Przecudne. Każda jedna, oprócz tych motylków, bo to była taka mała matryca, to każda jedna rzecz, no i serwetka. Serwetka jest... No ale serwetka też jest serwetka. Prababci, serwetka ma ponad 100 lat. Motylki są z matrycy, ale wszystkie kwiatki i spirala, każda jedna ręcznie. Każda jedna. Ja też mówię, cieszę się, fajnie normalnie będę ci dusić. Dorota tu do roboty, a ja pokażę całość. No to jest piękne. Będziemy zdjęcia wrzucać, będziemy się chwalić. Super, ja już sobie wybrałam swoje jajo. I teraz się cieszą ci, co mają wykupione rytuał. Rytuał o stary, dokładnie. To była niespodziewajka. To jest niespodziewajka bardzo duża. A tak nasze profesory się przygotowują do imprezy. Kitek, uciekaj. Czekaj. Ja sobie wpiszę dzień pentagram. Będzie live. Jest kotelek, to jest. Ej, chcesz Grzesiu poduszkę z tyłu za plecy? Jest dobrze. Ja ci, bo nie, tutaj jest mam. Spoko. Jak chcesz, to mów. Cześć, kotelek. Zgaś światło, zapal mi lampę. Bardziej. O. I bardziej. Tu. Poczekaj. A ty nie masz, ty masz wejście, Grzesiu, na kamerę. A ty nie weszłeś na YouTube. Nie, jeszcze nie wszedłem na YouTube. Ustawiam sobie tylko tak teraz. Patrz się, tu. A ja mam kaplutka. O, tak patrz. Tu. Tak patrz, o, bo, masz, bo miałeś na aparacie, masz ten. A, dobrze. Ograniczony. Kota. Kota do łazienki zaraz pójdzie. Nie, no kota może. Nie, ja się śmieję. Patrzcie. Księgi bierzemy. Ja wzięłam, aczkolwiek. No ja mam tutaj. Tu jest Slash, ewentualnie z Guns N' Roses. Różdżki moje nie biorę. A tu jest... A masz, to bierz, Grzesiu. No pewnie. A tu jest nasz ten... Czarnoksiężnik z krainy. Krainy Oz. Może nawet nie Oz. Patrzcie, jak tutaj są wyszyte te... Drzewo życia. Drzewo życia. I różdżka magia. Chciałam po prostu być na YouTubie. A muszę tutaj ruszać, bo muszę. Grzesiu, tam masz nawet koło ciebie taki mały taborecik. Możesz sobie tam położyć. A nawet tutaj będzie. Tu masz. Albo na tutaj, na tej srebrnej tacy możesz sobie położyć. Możesz sobie położywać to. Tak jest, proszę cię bardzo. Usiądź sobie. Tak, żeby się nie przewracało. Królowa pentagramu. Tak, ja tutaj. O, czekaj, bo żeby tak nas oboje było widać, to będzie. Tutaj muszę dłużej. Ja muszę wam kiedyś zrobić Q&A. Letnie. Na czyimś terasiku. Na czyimś terasiku. Na czyimś, bo teraz oboje macie. Tu. Oczywiście nie wziąłem, bo po co? Kogo? Nie wziąłem.
A ja już jestem na YouTube, dlatego muszę odświeżać. Branż. No ha, twojego liścia. Ty już jesteś na YouTube. Ja już jestem na YouTube, ustawiaj. Ty teraz ustawiaj. Ja to YouTube. Co opisujemy? Ciebie widzę ja. No, tak sobie połóż tu. Dobra. Ciu. 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 A ja muszę go znowu ściągnie. Ludziu YouTube'a. Tu. Na żywo. I co wpisałaś? Ja wpisałam dzień pentagramu. Okej, okay, to tak robimy. Na żywo. Patrzcie, jak się naumieli. To internetu a, obsługiwać. Zbliżoną kamerę, bo nie widać dotąd. Musimy to podnieść. Zaraz zobaczymy. Tak jest? No. Tu. Not for child. Tu. A nawet dobrze widać. Tu. To już też dalej. Czekaj. Dalej. Tu. No i tak wam zrobię zdjęcie do miniatury. Tak. No to co, zaczynamy? Tak. Cześć, cześć! Nadajemy na żywo na dwóch kanałach. Tak. Także jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, to zapraszamy serdecznie. Jeszcze kilka spraw technicznych ja muszę tu wrzucić, ale nie, będziemy widzieć ślicznie to, co piszecie. Ja jest tak chyba. Wzywam Cię poprzez czas i przestrzeń, prastara iskierko ognia. Stań w tym kręgu, zabezpiecz naszą przestrzeń. Otocz nas swą siłą, dodaj nam swojej mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Wzywam Cię poprzez czas i przestrzeń, łagodna energia wody. Stań w tym kręgu, zabezpiecz naszą przestrzeń. Otocz nas swoją siłą, dodaj nam swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Wzywam Cię poprzez czas i przestrzeń, lotna energia powietrza. Stań w tym kręgu, zabezpiecz naszą przestrzeń. Otocz nas swoją opieką, dodaj nam swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Wzywam Cię poprzez czas i przestrzeń, mocarna energio ziemi. Stań w tym kręgu, zabezpieczna. Poczujcie się bezpiecznie. Także Twojego wsparcia. Oczekuję Twojego wsparcia. I Twojej pomocy. I Twojej pomocy. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwo. Zamknięty, po trzykroć zamknięty. Po trzykroć. Bezpieczny. I uziemiamy energię. Ja się poruczałam. Ja też. Ale po prostu... Ręce mam i zimne, i mokre, i... Łączy nas. O, jesteśmy. Jesteśmy. To po prostu to była energia. Tak. Zazwyczaj, jeżeli robię rytuały, to tak naprawdę... A przygotowania do Dnia Pentagramu wyglądały w ten sposób, iż porozstawiałam wszędzie, gdzie można, pentagramy. Co by cudownie było po prostu. Cudownie. Jak samopoczucie, Grzegorzu? Doskonałe samopoczucie, energii jeszcze... Życzyliśmy się po prostu. Niesamowite. Ale pięknie, naprawdę, naprawdę tak. Pięknie. Energia super. Energia super. No i fajnie.